Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Brawl Stars i na samym początku wyniki giveawaya. Spod poprzedniego materiału ta osoba wygrywa Passive Carda o wysokości 20 zł, czyli powiedzmy jednego megaboxa. Zgłoś się do mnie stary na mailu, który jest podany w opisie. A jeżeli ktoś z was również chciałby wygrać właśnie takiego megaboxa aka Passive Carda, jedyne co musicie zrobić to zasubskrybować kanał, zostawić łapkę w górę pod tym materiałem oraz napisać w komentarzu, nie wiem, napiszcie w komentarzu Shiba, bo tutaj właśnie piękna ilość Ship się dzieje. Ogólnie wiem, że miało być Shiby na miniaturkach, ale nie mogę znaleźć tego backgroundu, słuchajcie, a nie chcę mi się go wycinać na razie, więc Shiby będą dopiero jak go znajdę, ewentualnie ktoś mi w komentarzach podeśle, ale nie o tym, słuchajcie, chciałem gadać, ponieważ generalnie wczoraj, albo przedwczoraj, rzuciłem taki losowy pomysł na społeczność, że jeżeli do końca maja uda nam się dobić 100 tysięcy subskrypcji na tym kanale, to zmieniam nazwę kanału na nazwę jednego losowego subskrybenta tego kanału, zamawiam przycisk YouTube'a z tym nickiem i wysyłam mu go w paczce. Także subskrybujcie kanał, a być może to do was trafi ten srebrny przycisk. Wydaje mi się, że może to być do wykonania dosyć ciężkie, ponieważ brakuje nam ponad 45 tysięcy subskrypcji, ale ja was wierzę, słuchajcie, także do dzieła, subskrybujcie kanał, mówcie znajomym o takim challenge'u, a ja już, słuchajcie, nie gadam i zapraszam was do głównego tematu dzisiejszego materiału. Także, słuchajcie, kupujemy jednym kliknięciem, doładowałem sobie Passive Carda przed tym niesamowitym openingiem i słuchajcie, tak jak mówiłem, tak jak okej, myślałem, że coś się walnie. Dobra, słuchajcie, mamy 360 klejnotów. Jak coś? Mówiliście, że lepiej jak będę zasłaniał po prostu, ile jest dropów, dlatego ja też będę to zasłaniał. Mamy tutaj, słuchajcie, klejnoty i mamy pierwszego megaboxa. I ja oczywiście nie patrzę, czy mam jakąś postać, czy nie. Mamy 200 monet, mamy Bulla, mamy Pam, mamy Colta, mamy Gina. A propos Gina, słuchajcie, to nie wiem, czy odcinek w ogóle był z Ginem. Jeżeli nie było odcinka z Ginem, to będzie słabo w miarę. Ale udało mi się dropnąć Gina, to tym jeszcze kiedy indziej. Mamy, słuchajcie, Shelly, 70 punktów do Shelly. W ogóle, jeżeli się nie mylę, mam Shelly na 8 poziomie, co oznacza plus minus tyle, że jeżeli zdobędę jeszcze 50 punktów w tych 5 megaboxach, to będę miał możliwość kupienia swojego, znaczy dropnięcia swojego pierwszego star power do postaci. Także wydaje mi się, że jest to mega, mega spoko sprawa. Okej, słuchajcie, pierwszy megabox dosyć średnio bym powiedział. Przechodzimy teraz do megaboxa numer 2. Mamy, słuchajcie, 234 monety, punkty do Jessie. 10, bardzo mało. Mamy punkty do Meksykanina, mamy punkty do Penny, mamy punkty do Nity oraz mamy punkty do Broka i mamy, słuchajcie, dwa bonusy tylko, no niestety. Tutaj dosyć, to ta skrzynia tak średnio bym powiedział, tak, no bardzo średnio, okej. Trzy skrzynki do tworzenia przed nami, ogólnie, w ogóle wyzdrowiałem i znowu boli mnie gardło, to jest żart. 160 monet, czyli może być jakaś postać, El Primo, punkty do Jean, punkty do Spike'a, punkty do Karla, punkty do Byczka i niestety brak postaci, kurde, no nie mówcie, że nic się dropnę, będzie mi bardzo smutno. Okej, słuchajcie, kolejny megabox, 200 tokenów, znaczy monet, punkty do Meksykanina, punkty do Broka, punkty do Piper, a bardzo dużo punktów do Piper, to mi się akurat podoba. Mamy punkty do Tary, też bardzo dużo, też jest mega spoko. I mamy, słuchajcie, punkty do Nity, też 50, no i kurde, bez postaci ponownie, no goddammit. Czyli jeżeli się nie mylę, została nam teraz ostatnia skrzynka i jeżeli nie będzie postaci, będzie mi smutno. I jeżeli nie będzie punktów do Shelly, będzie mi smutno. Także uwaga, mamy, słuchajcie, 245 golda, mamy punkty do Jean, punkty do Nity, punkty do Broka, punkty do Dynamiciarza oraz punkty do Karla i nic więcej, kurde, czyli... A jest mi przykro, głębo wydałem 100 zł w sumie, jedyne co zdobyłem to... A jest mi przykro bardzo, no... Jest mi bardzo, bardzo, proszę to nie klikać, jest mi bardzo, bardzo przykro i tutaj tych, kurde, punktów nie mam. No nic, słuchajcie, dobra, otworzymy jeszcze jedną, bo wierzę w RNG i w tym momencie w tej skrzyneczce dostajemy Leona, patrzcie na to. Pyk, pyk! 200 golda, punkty do Tary, punkty do Shelly, znaczy do Bulla, punkty do Broka, punkty do Piper i punkty do El Primo i nie ma nic, kurde! No niestety, nie pykło. W ogóle, słuchajcie, mówiłem wcześniej, nie wiem, czy dokończyłem tą myśl, czy nie, ale wyzdrowiałem niedawno i znowu boli mnie gardło. Ja pierdzielę, zabiję się, jeżeli będę miał chore gardło znowu. No nic, słuchajcie, póki co to by było na tyle i zapraszam was teraz do kolejnej części materiału. Patrzyłem przed chwilą, jakimi postaciami nie grałem jeszcze na odcinkach i doszedłem, słuchajcie, do wniosku, że praktycznie w ogóle nie grałem Bullem, dlatego sobie dzisiaj zagramy Byczkiem, zagramy sobie oczywiście w ten wspaniały tryb, czyli w śrubko, coś tam, nie mam pojęcia, jak się nazywa po polsku, nie mam dla tego pojęcia. Gramy na Spike, kolejnego byczka i okej, dobra, w tym momencie byczek mnie niestety zmiażdżył. Ogólnie, słuchajcie,
testuję mikrofon w tym odcinku, w sensie ustawienia mikrofonu, ponieważ dodałem kompresję dźwięku, tylko że jest to kompresja niestety przez OBS-a, dlatego wydaje mi się, że taką może ona nie być wystarczająco dokładna, dlatego dajcie mi znać w komentarzu, jak jest z dźwiękiem, bo wydaje mi się, że może być różnie, w sensie jeżeli będzie mnie słuchać w dobrej... Okej, właśnie dostałem 2000 za darmo. Wydaje mi się, słuchajcie, że może być właśnie różnie i generalnie to nie polecałbym. No nie, ale mi walnie. O, proszę przestać! No niestety, Meksykana mnie dobił. Powiem wam szczerze w ogóle, że naprawdę bardzo fajnie mi się ostatnio gra w te Brawl Starsy. I kurde, żałuję, że naprawdę mam ostatnio mało czasu, bo zawsze jakiś event w Fortnite wypada, albo coś ciekawego się dzieje. No właśnie, aktualnie, słuchajcie, jest nowy sezon w Fortnite, dlatego no niestety w Brawl Stars za dużo czasu grać. Aha, typek z dodżową mojego. On dalej żyje. Dobra, typie, walę cię na ulta. O, nie walę go na ulta, bo zmisklikowałem. Typ mnie rozwalił. Nie wiedziałem, że ultem El Primosa da się skancelować takie rzeczy. Okej, codziennie dowiadujemy się czegoś nowego. No i właśnie, słuchajcie, wydaje mi się, że jak już ten nowy sezon w Fortnite się zacznie, to będziemy mogli, słuchajcie, na spokojnie wtedy polecieć i wtedy powinno być wszystko okej, bo aktualnie, tak jak mówiłem, średnio z czasem stoję. No dobra, stary. Nie chcę, właśnie muszę ci wywalić bułę. Zbieramy sobie śrubkę i jesteśmy w bardzo, bardzo fajnej sytuacji. Oni mają zero śrubek, słuchajcie. To jest kolejny w zasadzie, nie wiem, zniszczenie po prostu, bo inaczej tego nazwać się nie da. No i niestety kaktusiarz mnie zabił, no ale to spoko. To bez znaczenia, ponieważ ta gra i tak raczej w tym momencie się kończy, tak mi się wydaje. Polecę sobie ultem szybciutko na save, póki jeszcze zdążę, walę tam te trzy hity. Tutaj właśnie pan banan, okej, lecimy tutaj. Lecimy, żeby to skończyć. No i właśnie chyba moje ulti to skończyło dokładnie. Słuchajcie, pierwsza gra zakończyła się zwycięstwem. Lecimy w następną, z następną gierką, którą będzie najprawdopodobniej zwykłe solo. Proszę mi tutaj wyjść z gry, lecimy bardzo szybko. Na spokojnie, sklikamy zwykłe solo. Pogramy sobie standardowo. Znaczy standardowo, dzisiaj generalnie pogramy sobie do pierwszej porażki, opowiem tak. Także ten odcinek będzie miał 40 minut, bo ja nie przegrywam, nie żartuję oczywiście. Pogramy sobie chwilę dosłownie. Ponieważ generalnie jest aktualnie 7 rano, chciałem powiedzieć. Ja jeszcze nie spałem, więc generalnie... więc generalnie za często mówię dzisiaj generalnie. Nie wiem, czy ktoś zauważył, ostatnio abuzowałem słowo słuchajcie, to teraz mówię generalnie. No nie wiem, kiedyś się oduczę, przysięgam. Okej, dobra, tutaj generalnie, dobra, lecimy chyba jakiś challenge, że każdy generalnie, albo słuchajcie, który powiem w materiale, to jakieś 10 zł na cele charytatywne, bo inaczej się, słuchajcie, będzie bardzo ciężko oduczyć, no i właśnie. W sensie, można tego używać czasami, ale też sami widzicie, że... Waliłem go na zasięg, bo jestem cymbałem, no i nie myślę, bo się rozgadałem. No niestety, nie siadło, no spokojnie, zagrałem jeszcze jedną gierkę. Tym razem miejmy nadzieję, że siądzie, bo jak nie siądzie, będzie źle. A kurde, szkoda, bo... Jestem już na takim poziomie tych 250 pucharków gdzieś tam około, że... Tutaj już ludzie w miarę myślą, a ja jestem jedyną osobą w tej grze, która nie myśli, to jest najgorszą rzeczą na świecie. Dlatego na spokojnie, tutaj właśnie, pograjmy sobie moją grę. Powiem wam tak, trzeba grać po swojemu, tutaj ten kraj raczej nam... Chociaż w sumie sporo bije. Goddammit. Powiem wam, że najgorszą rzeczą na świecie jest to, że nie mam pojęcia, jak brzmi aktualnie, bo dosłownie zmieniałem tu ustawienie 10 minut temu i zastanawiam się, jak to będzie. Okej, dobra. Udało się przeżyć, w ogóle gra jest strasznie defensywna. Nie, idź mi stąd, kobieta, nienawidzę cię. No dobra, ta gra jest strasznie wolna, same właśnie franki tutaj są. Ja nic mu nie mogę zrobić i nie mam gdzie zbierać cubesów, więc nie wiem, ustawię się na środku i... Oj, właśnie, walka tutaj, ból na bóla, o, właśnie tutaj udało mi się przeżyć, ale nie na długo, bo... Walnąłem się centralnie w tego franka, no niestety... Druga porażka z rzędu, ale tym razem plus 2 pucharki, jednak udało się zdobyć tą 5. rangę, dlatego w tym momencie próbujemy zagrać jeszcze raz i tym razem wygramy. Dawaj, byczek, wierzę w ciebie. Panie byczku, to jest ten moment, to jest ta chwila, kiedy musimy wygrać grę. Kurde, byczek na byczka, ale on idzie w drugą stronę, więc całkiem spoko, mogę sobie na spokojnie zniszczyć. W ogóle byczek jest mega spoko, bo on może niszczyć skrzynki w zasadzie na 3 hity. To jest bardzo, bardzo przydatne w early game'ie. Okej, pyk. Zginęło sobie, lecimy dalej. Pyk, pyk. O, dzień dobry, Jesse, dzięki za pomoc. Tutaj właśnie. Okej. Typek odbija sobie moje cubesy. Okej, zabijmy go. Pięknie, siadło i teraz trzeba tego typa. Okej.
wydodżowałem. I postawił, kurde, tą swoją wieżyczkę cholerną. No nie, nie zrobimy nic. Nie zrobimy nic. Co najwyżej tu mogę zginąć, ale to klepie. Ale okej, żyjemy. Tutaj typek też się ewidentnie uciekł ultem. Wow, dobra, spadamy od niej. Tutaj jest jeszcze skrzynia za darmo, także spoko. Pal gumę, no nie wiem, typie. Bo jesteś, bo co, masz lepszy zasięg, znaczy, że możesz mnie bić? Nie pozwalam sobie, dobra, tutaj typ raczej nic nie zrobi. No bo zrobił, ma tego swojego tokena postawionego. Jezu, ale on klepie! Dobra, wyleczmy się i po prostu poczekajmy na ulta. Znaczy, wlećmy w nią ultem. Dobra, no nie, nie trafiłem, no niestety. Dobra, typek jest naprawdę irytujący. Boże stary, przestań to robić. Jakiś czek się na mnie uwziął. Co ja ci zrobiłem? Okej, spadajmy stąd. Nie, zostaw. Tutaj ktoś może być, nie ma. Okej, Jezu, ta mapa jest strasznie irytująca. Nie podoba mi się ta mapa, naprawdę. Naprawdę mi się nie podoba. Okej, tutaj jest ten czek, frajer. No przestań to robić. Wiem, że na tym polega twoja postać, ale no, czemu ty się we mnie wultem? Co ty robisz? Dajcie mi święty spokój, ja tutaj chcę wygrać grę. Ej, no co za chamy, zobaczcie na to. Jakiś teaming tutaj jest grany. Nie wiem, zabiłbym tego Czecha. Ten Czech mnie denerwuje, to tak serio. Dobra, mamy czas, no nie wiem. Stary! Rusz tą... No nie wiem, no i zobaczcie. No i ten sobie w krzaku stoi. Dobra, zabijmy może najpierw tego typa, co? Bo on jest chyba jakimś cymbałem totalnym. Okej. Okej, ja właśnie w tym momencie ginę! Boże! Nie widzę tej gry. No i wygrał gościu, który... A zresztą, dobra, nawet bez komentarza, słuchajcie, bez komentarza, ale zdenerwowałem się. I to, że się zdenerwowałem, oznacza plus minus tyle, że ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie tego materiału, życzę wam miłego dnia. Następny materiał już najprawdopodobniej jutro i będziemy sobie, słuchajcie, ulepszać Shelly na poziom 9 i szukać do niej Star Powera, także będzie ciekawie. A póki co ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się, pa pa!